pokazał, jak bardzo mieszkańcy potrzebują takich wydarzeń i jak bardzo kochają zespoły związane z piłą. 12 sierpnia zagrały tu zespoły Werba i Strachy na Lachy. Taki dobór zespołów okazał się strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy o wybitnych osobach, które właśnie są stąd. I nieważne, czy to byli myśliciele jak Stanisław Staszic, czy inne osoby, które tutaj, można powiedzieć, cały region na tle mapy świata rozświetlały, bo i takie przecież są. Ale nawet tak jak w przypadku zespołów muzycznych, czy to Grabarz, czy to Bartas, to przecież osoby związane z naszym miastem. Przede wszystkim jako powiat pinski myślę, że zmieniliśmy postrzeganie naszej instytucji. Dzisiaj jesteśmy nie tylko powiatem, z którego przykład biorą inni, ale wydaje mi się, że dobrze odczytujemy potrzeby mieszkańców. Myślę, że pod nadzą, pod osąd to, co robimy, nie politykując, tylko pracując, i kto wie, być może dalej będziemy kontynuować. Mamy swoje kolejne plany na to miejsce. Dawny stadion Gwardii. Chodziłem na tym stadionie sportowo. Biegałem, grałem w piłkę w Polonii, bo był taki czas, że Polonia Piła tutaj rozgrywała swoje mecze. Więc ten stadion, no, wydawało mi się, że znam jak własną kieszeń. Natomiast kiedy przyjechałem 2 lata, to nie mogłem się odnaleźć, tak? Zupełnie coś nowego w miejscu, w którym rozmawiamy. Kiedyś chęchy były i krzaczory olbrzymie, a teraz jest fajna przestrzeń dla mieszkańców. Znakomicie bawili się nie tylko mieszkańcy Piły, ale także pozostałych gmin powiatu pilskiego oraz powiatów ościennych. Jestem mieszkanką gminy Wyżysk, więc mam bliziutko do Piły. Jestem wielką fanką Strachów i Grabarza, więc żal było nie skorzystać i przyjechać tutaj na koncert. Koncert był jak zawsze super, cały tłum śpiewał razem z nim. A jego teksty są naprawdę głębokie i na czasie, więc naprawdę warto korzystać z takich okazji i warto było tutaj przyjechać. Bardzo dobrze się bawiliśmy, przyjechaliśmy z Irlandii. Mój mąż jest Irlandczykiem, bardzo mu się podobała pilska muzyka, wielkopolska muzyka. Bardzo warto przychodzić tutaj na koncerty, na różne imprezy do Piły. Jest to bardzo dobrze zorganizowane przede wszystkim. Chwilę brakuje takich imprez. Fajnie, że ludzie się zrzeszają. Fajnie, że to są zespoły z Piły. Także myślę, że świetny pomysł i oby więcej takich imprez. Stadion pękał w szwach, a zabawa trwała do późnego wieczora. Publiczność nuciła znane przeboje, a artyści dali z siebie wszystko. No mega energia. Ja nie spodziewałem się tego, że będzie tak wspaniale. Chętnie bym tu przyjechał jeszcze raz na koncert. No po prostu bardzo się cieszę, że są takie możliwości w ogóle, że możemy tutaj robić takie imprezy. Jakby za moich czasów takich imprez nie było. Teraz jest to zupełnie co innego. 2006 albo 2007 rok to był ostatni koncert w Pile, więc bardzo się cieszę, że po tylu latach mogłem tutaj przyjechać na koncert, bo bardzo często tutaj jestem. Publiczność tak dopisała, że tego się nie spodziewałem, że w moim mieście, ja zawsze wychodziłem z założenia, no że jakby, nie wiem, no Werby za bardzo nie kocha, a się okazuje, że to była taka impreza, to było coś wspaniałego. Punktem kulminacyjnym był przebój Piła Tango w wykonaniu Strachów na Lachy. Lider Krzysztof Grabarz-Grabowski zaśpiewał go tradycyjnie razem z publicznością. Dziękował za to, że zawsze może liczyć na pilską publiczność i dla niej zagrać. O tym, czy koncert jest dobry, czy nie, decyduje publiczność, nie zespół. Zespół może grać jak ostatnie patałachy, jeśli się to publiczności podoba, ona niesie zespół i efekt finalny, czyli ocena tego koncertu, w dużej mierze zależy od publiczności.